Pani marszałek, Wysoka Izbo. Partia rządząca zaplanowała narodowy spis powszechny w czasie trzeciej fali epidemii od 1 kwietnia do 30 września. Gratuluję fantazji, naprawdę. Są rzeczy ważne i bardzo ważne. Jeśli chcecie spisywać tylko po to, żeby spisać i wydać 6 zł za każdego spisanego dla rachmistrza, no to gratuluję pomysłu. Ale jeżeli chcecie naprawdę mieć prawdziwe dane i nie wykluczać osób niepełnosprawnych, niesłyszących, osób, które nie mają dostępu do telefonu czy w formie elektronicznej nie mogą wypełnić ankiety, to powinniście przełożyć spis na czas po pandemii. I taki wniosek złożyła Koalicja Obywatelska i za tym będziemy głosować. Trzeba troszeczkę myśleć w perspektywie czasu, co może się zdarzyć. Naprawdę, wydanie pieniędzy tylko po to, żeby spisać, jeżeli chcecie spisać, spiszcie w pierwszej kolejności osoby, które się zaszczepiły. Dziękuję.